W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Naprawdę jest to ciężka praca, ale Jurek Rybicki i wiceprezes Nowak nas bardzo prosili, żebyśmy objęli tą reprezentację. No i byliśmy, jesteśmy związani z tą dyscypliną, bo jest to od 60 lat. To trudna, to kolega z 50 nawet końcowych, bo jest starszy ode mnie niedługo, nie lata. Ale jest. I chciałbym tu powiedzieć i nadmienić to, że nasza dyscyplina, która do Sydney miała pierwsze miejsce pod względem zdobycia medali na olimpiadach, jest w tej chwili po mazurzemu traktowana. Byliśmy u ministerstwa sportu i chcieliśmy nie tam żebrać czy coś na rodzaju, tylko żeby nam pomogli finansowo. No to powiedzieli, że na Mistrzostwa Świata możemy jechać, które nas teraz czekają, bo to jest kwalifikacja do olimpiady. Najłatwiej, bo świat finał się już kwalifikuje. To możemy, jak nie mam pieniędzy, wziąć dwóch albo trzech. Taka była odpowiedź. Wydaje mi się, że to jest cały, jeśli mówimy o sporcie. Na dalej, dwóch, trzech zawodników dostaliśmy tylko pieniędzy, bo tak. Tak jest. I teraz powiedzmy, ktoś tam powie na przykład, bo też napisali niektórzy tam na stronie Polskiego Związku Bokserskiego, że mogliśmy wybrać tam Hiszpanię czy Włochy, a wybraliśmy Limanowo. To nie było tak, bo Hiszpanie nas prosili po prostu na same hiszpanijski proces, ale tutaj rozmawialiśmy z kolegami, że na Mistrzostwach Europy zawodnicy nie mieli wydolności i kondycji. To każdy, kto jest związany troszeczkę ze sportem, to wie, że trzeba przygotować ich, powiedzmy, siłowo i kondycyjnie. I dlatego wybraliśmy to Limanowo. Też dlatego, że na przykład w Sosie mogliśmy jechać w 8 zawodnikach, a tam jechaliśmy w 18, bo było taniej. Wiadomo, że jak taniej to coś za coś, trzeba być po prostu, żeby ktoś zobaczył, że to jest kadra, to troszeczkę spartańskie. Tak. Ale chłopcy pracowali, mogę tylko powiedzieć jedno, że nie ma tam takich orłów, jak kiedyś było, że na przykład ten i ten, ta piątka tam kto przyjedzie, to zakwalifikuje się, czy ewentualnie jakiś medal to będzie. Teraz jest równe, powiedzmy taka jest grupa, jaka jest, ale chłopcy przynajmniej tak trenowali, że to deszcz nie deszcz, chodziliśmy w górach, na przykład po 2 godziny dziennie i daje sobie honor, żaden nie mrugnął. Dlatego nas to cieszy, powiedzmy, dużo rozmawialiśmy z nimi. Myślę, że oni zrozumieli, że nie można na przykład dwóch strok za ogon łapać, czy na przykład prowadzić. Czyli podziałem normalnie na ten sposób, bo tyle żeśmy też uprawiali ten sport i jeśli byśmy chodzili na dyskoteki i by nam to pomogło, to byśmy codziennie chodzili na dyskoteki. Ale nie da rady, wieści mi szczerze. No i oni to zrozumieli, to nas cieszy, ale z drugiej strony to tutaj nie to, że jakoś artykulacyjnie podchodzimy do tego, tylko że trzy obozy do Mistrzostw Świata kwalifikacyjny to jest tylko, można powiedzieć, no żaden trener, powiedzmy, świętej pamięci, najlepszy nasz trener, kochany papa Stan, też by chyba nic nie zrobił, te trzy obozy, naprawdę. Ale staramy się przynajmniej ukierunkować inaczej, wrócić po prostu do tego polskiego boksu, tych prostych ciosów, bo panowie nawet wiedzi nawet Kliczko, prawda? Prostymi ciosami jest mistrz świata zawodowy. A oni kombinują, jakieś półdystanse, jakieś tego, jakieś szłapanie, bo oni boksują od maszynki. No pojęcie boksowania pod maszynki, Rosjanie i Kubańczycy, które wygrywają wszystko, co można, nie boksują pod maszynki, boksują tak samo, jak boksowali. I właśnie chcemy to powrócić, to właśnie te nasze szkolenie, powiedzmy, jak kiedyś było, prawda? Nie oni mówią, że tam, nie chcę mówić już i tam, powiedzmy, bo naprawdę nie jest ładnie, ale no chcemy po prostu powrócić do tych czasów, co myśmy boksowali po prostu i ten boks polegał na dystansowaniu nogami, podchodzimy, czym dystansujemy? Nie dystansujemy rękoma, nie lecimy, tylko nogami podchodzimy, prawda, czy coś nam dają. No, to nawet to niektórzy, powiedzmy, kadrowicze też nie widzieli, że to nogami, no ale przecież rękoma, bo ja dotykam, ale przecież sięgasz tym, także to jest fajne. No, na pewno po tym pierwszym obozie można mieć jakieś tam naprawdę, mieć jakieś, no powiedzmy, optymistyczne nastawienie, bo nie chcą, ale jeśli chodzi o sam wynik, to powiedzieliśmy tutaj zarządowi i kierownictwu Polskiego Związku Bokserskiego, że wszystko zrobimy, będziemy pracować naprawdę, bo z obozu prawie jeździmy na obóz do tych Mistrzostw Świata, ale wynik to jest wielka niewiadoma, naprawdę. No, gdyby to było przynajmniej 3 lata wcześniej, czy coś w tym rodzaju. No, jeszcze powiem panom dziennikarzom w ten sposób, że na przykład
jest to tak smutne dla mnie, że nie mogę tego zrozumieć. Dzwonię na przykład do dwóch zawodników, to jest rok, tam ja prowadziłem na karę do 19 lat, 2004. I zapraszam na tym, a oni płaczą, żeby przyjechali, ale mówi, mam rodzinę, ja muszę im dać jeść, mówi, nie mogę przyjechać. Mówi, 1200 zł, żebym chociaż miał. No to w takim stanie jest związek, no przecież wydaje mi się, że na przykład wątek, który tyle medali zdobywa, to Ministerstwo Sportu nie widzi do tych bolączych. To są powiedzmy niektórzy sponsorzy, ale jest to jednostka, bo przecież może zresztą wolą piłkę codziennie, jest w telewizji, prawda, szansę, no ale jakiś związek, jakaś dyscyplina jest potrzebna, to w tej chwili po prostu to co występuje. Jest to smutne naprawdę, bo jestem przekonany, żeby trochę na przykład, no żaden zawodnik nie ma stypendium. To zacznijmy od tego. A to są ludzie, którzy już mają rodziny. Także trudno się dziwić im, jak on powie na przykład, że ja muszę utrzymać rodzinę, to ja go ściągnę. No może jednego bym tam wybrał i dał mu to 50, ale ile? 6-4, no to jak ja? A jeśli chodzi na przykład, bo niektórzy mówili, że my zarabiamy, to jeśli przeciętna kadra, trenera kadry jest, to my nawet połowę nie mamy tego. Ale myśmy się zgodzili, bo ludzie, że kochamy tę dyscyplinę, nie zajmę tego, trzeba ratować i tego, a niektórzy no, później powiedzą, no może coś tam nie zrobili tak jak trzeba. No także naprawdę, no tutaj myśmy na przykład, no nie wiem, no przedtem, jak było przed trener tylko miał, gdzie ma jechać do nas na obóz, wszystko dogane. To my teraz trenerzy ostatnio na telefon zawiadamiam zawodników, załatwiamy, gdzie mamy mieć obozy. To trochę takie jest przykre naprawdę. I dlatego w tych warunkach, co będzie ten związek na przykład finansowy, to nie, mam nadzieję, jakiś nie rokuje naprawdę dużo. Chociaż zawsze jestem do układu optymistycznie nastawionego, no ale trzeba zawsze prawdzie oczy spojrzeć. Jak przyszedł, powiedział, fajnie, ten kadra zrobił mistrzów, tam niektórzy też zawodnik z mistrzów olimpijskich. No to jest zdurne, naprawdę. Tym bardziej, że zostało 2 miesiące i 3 niecałe obozy.